Cześć, witam was bardzo serdecznie 9 października 2024 roku i zaczynamy nasz codzienny przegląd do rynków. Dzisiaj skupimy się głównie na kryptowalutach i na koniec jeszcze wrzucimy sobie złoto, które wczoraj zaliczyło potężny zjazd bo aż z poziomu 2653 dolary Spadło aż do 2604 dolary, i dzisiaj utrzymuje się na dosyć niskich poziomach. No i pogadamy sobie o tym, co dalej złoto może tutaj ciekawego zrobić, ale to będzie na samym końcu dzisiejszego nagrania. Dzisiaj skupimy się na kryptowalutach, kilku newsach, wskaźnikach. No i przypominam, że w piątek nie ma codziennej analizy, będzie jedynie tylko live na naszym Discordzie. Dla patronów z samego rana, już od 8:30, a później wyjeżdżam i dopiero słyszymy się w poniedziałek. Więc myślę, że szybko ten weekend zleci, no a my startujemy sobie jak zwykle od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach bitcoin 0,5% na minus, a ethereum 0,2% na plus. Lećmy dalej. Największe wzrosty zaliczył EIGEN 11% na plus, a największe spadki zaliczył WorldCoin 5,5%. To się wszystko dzisiaj mocno zmienia, bo jak mnie oglądacie na Twitterze, to ja codziennie rano wrzucam takie zestawienie poranne. No, i tam chociażby największy spadek miało SUI, które dzisiaj jest na miejscu numer dwa. Ma 2. Ma 5,2% spadku. Więc tutaj wszystko się to dynamicznie zmienia. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości. Dzisiaj poziom 49. Lećmy zobaczyć sobie Altcoin Season Index, który dzisiaj pokazuje poziom 30 trzeci. To się też wszystko tutaj dynamicznie zmienia, jakbyśmy sobie porównali z tym, co było rano. No to rano pokazywało poziom 29, więc delikatnie podbiliśmy, ale to pewnie za sprawą delikatnie spadającej dominacji na Bitcoinie. No i zobaczmy sobie likwidację. Dzisiaj likwidacja, dokładnie mapa likwidacji na największym interwale rocznym, no i widzimy tutaj. Że nie tylko na samej górze są te likwidacje, ale też na samym dole. Na dole ten pas, który tutaj znajduje się w okolicach 34 000 jest tu ponad 21 miliardów dolarów do zlikwidowania, i nawet jakbyśmy mieli tutaj chęć zejścia niżej, no to na pewno nie będzie tyle likwidacji, bo one będą się wykruszały po drodze, ale to pokazuje. Że niektóre tutaj głosy, które są na Twitterze i na YouTubach, że poniżej nie ma co likwidować, tylko powyżej, to są głosy nieprawdziwe. Co prawda, zasięg jest potężny, no i zjazd poniżej 40 tysięcy mocno by tutaj wzruszył rynkiem. No i tutaj ten wskaźnik strachu i chciwości mocno by poleciał w dół, ale ci, co są w krypto dłużej niż jedna, Hossa dobrze wiedzą, że i takie rzeczy się działy. Pamiętajcie, że jesteśmy na poziomie 61 tysięcy i spadek o 50% pokazuje nam tutaj 30 tysięcy, więc spadki o 50% również bywały w historii krypto, więc tutaj myślę, że wiele jeszcze przed nami. Lecimy sobie zobaczyć ostatnie 24 godziny, jak to wyglądało w liczbach, no i aktualnie pokazuje nam to likwidację ponad 44 tysięcy pozycji na łączną kwotę ponad 121 milionów dolarów. Rano było 20 milionów więcej, no ale oczywiście. Przesuwamy się tutaj w czasie, ale największa pojedyncza likwidacja się nie zmieniła i było to na giełdzie HTX i był to Bitcoin do USDT na ponad 5,3 miliona dolarów, więc dosyć sporo. No a tutaj longów jest minimalnie więcej od shortów, bo longów jest 69,5 miliona, a shortów niecałe 52 miliony zlikwidowane. Dzisiaj warto zwrócić uwagę podczas tych wydarzeń ekonomicznych, które nas dzisiaj czekają. No to mamy po chociażby o godzinie 16:30 w Stanach Zjednoczonych zapas ropy naftowej. No i o godzinie 20:00 w Stanach Zjednoczonych mamy protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu na temat rynku, więc tutaj możemy spodziewać się może troszkę większej, większego bujania. No, ale pamiętajcie, to nie jest decyzja w sprawie stóp procentowych, więc tutaj nie spodziewałbym się jakiegoś takiego większego bujania, jak to podczas konferencji Powella. No i tutaj też pewnie nie będzie konferencji, tylko protokół przedstawiony, no ale to zawsze może mieć wpływ na rynek. Dzisiaj, a propos ETF-ów, mamy odpływ ponad 18 milionów dolarów z Bitcoinów, no i z Ethereum ponad 8 milionów dolarów, więc w miarę tutaj na niskim poziomie. Lecimy sobie teraz do trzech artykułów, które dla was przygotowałem. No i zaczniemy sobie od artykułu numer jeden. Peter Schiff mówi, że MicroStrategy powinno kupić 4,3 miliarda dolarów przejętych Silk Road bitcoinów. Więc tutaj mamy ciekawą, e, ciekawą informację od krytyka bitcoina, e, i tutaj jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie MicroStrategy spróbuje przejąć te bitcoiny. Lećmy dalej. Teraz Peter Todd, który został zidentyfikowany przez HBO jako Satoshi Nakamoto, który od razu wrzucił wpis na Twitterze, że to jest nieprawda. No i tutaj mamy krótki artykuł na ten temat. No i trzeci artykuł na bitcoin.com. Brazylijscy giganci krypto łączą siły, aby uruchomić stablecoina powiązanego z rzeczywistymi walutami. Więc tutaj dosyć też ciekawa sytuacja, że faktycznie Brazylia mocno tutaj walczy o te dobra cyfrowe zobaczymy jak faktycznie dalej sytuacja nam się rozwinie. Lećmy sobie teraz do wykresów no i zacznę od tego, że ja wczoraj zamknąłem moją pozycję na shorta, którą otwieraliśmy tutaj na 64300 troszkę poniżej tutaj na tym szczycie no i wczoraj zamykałem właśnie tutaj na dołku tutaj przy tym strzale wrzuciłem od razu informację na Twittera, mimo tego, że osobiście uważam, że polecimy jeszcze niżej, ale zlikwidowałem pozycję, ponieważ trzymałem ją dosyć długo. Mam co prawda jeszcze pozycję na Ethereum, którą trzymam, którą też chciałbym zamknąć, a są to dwie pozycje na Ethereum, ale one są na minusie. Więc chciałbym tutaj jeszcze poczekać, ale ta pozycja na Bitcoinie była dosyć spora, no i mocno obciążała mój portfel i chciałem zrealizować zyski. Chciałem, bo należy też umieć realizować zyski. Gdyby tutaj w tym momencie kiedy nastąpiła ta odbitka, gdybyśmy faktycznie polecieli wyżej, nie darowałbym sobie po prostu, że nie wychodziłem w odpowiednim. Miejscu. Już miałem takie samo przeczucie, w momencie kiedy zaliczyliśmy tutaj o godzinie 17:30 to zejście, no i cena szybko odbiła, więc jak tylko drugi raz zjechaliśmy w dół, zamykałem tą pozycję. Jak widzę, to na najbliższe dni według mnie może być tutaj również ciekawa sytuacja. Bo według mnie polecimy sobie spokojnie na 60 tysięcy. No, i tutaj będzie decydujący moment. Ja będę próbował prawdopodobnie z tego poziomu rozegrać jakiegoś krótkoterminowego longa. Bo liczę, że może być tutaj spora podpucha na wykresach i tutaj bardziej. Myślę czysto spekulacyjnie, nie skupiam się tutaj na wskaźnikach, tylko na tym, co może się wydarzyć tutaj w przestrzeni, zarówno youtube'owej, jak i na twitterze. Dlatego poczekam sobie cierpliwie, co się dalej wydarzy. Nie ustawiam się na razie tutaj na żadne pozycje, zarówno long, jak i short. Poczekam, bo zapewne jak spadniemy znowu do 60 tysięcy. No to od razu tak szybko nie odbijemy i będziemy tutaj się bujać tak jak to miało miejsce na początku października, czyli w zeszłym tygodniu. Lećmy teraz dalej do Ethereum. Ethereum tutaj. Póki nie wybiło powyżej tej żółtej strefy, która znajduje się między 2460 a 2471,5 dolara, to póki co tutaj trzymam cały czas moje pozycje. No i tutaj mój target to jest 2281 dolarów i tego cały czas się trzymam. No i tutaj będę chciał najprawdopodobniej zamykać moje wszystkie. Pozycja. Jest to fajny poziom, gdzie na pewno cena będzie jakoś się próbowała odbijać i reagować, ale według mnie myślę, że tutaj będzie też ciekawa okazja do. Rozegrania jakichś pozycji, więc tutaj skupiam się na Bitcoinie, na Etherze. Jeżeli to się wydarzy w weekend, to możliwe, że odpuszczę, chociaż mam już alarmy poustawiane, no ale będę chciał przez weekend sobie trochę odpocząć od wykresów. Chociaż takie zjazdy jak najbardziej mnie będą interesować. Lećmy dalej, bo dzisiaj kilka kryptowalut zrobiło bardzo ciekawy ruch. I zacznijmy od Chillis, które strzeliło dosyć ciekawie, wyrównując tutaj te szczyty z końca września. No i mieliśmy pojedyncze mocny strzał, który bardzo szybko wrócił tutaj do okolic niecałych 7 centów. No i widać, że tu mogła być to okazja likwidacji shortów. Taki strzał potężny bardzo mocno, pewnie tutaj przeczyścił nie jeden portfel. No, i nie zdziwiłbym się, jakbyśmy teraz spadli w dół. Więc tutaj ja bym uważał na takie historie, bo tutaj bardzo często tak jest manipulowany rynek. Teraz lecimy zobaczyć sobie do Hook, który ponownie huknął w swój opór na 45 centów. Dostaliśmy taki sam strzał, chociażby tutaj 4 października. Co prawda 7 października tutaj chwilę się utrzymaliśmy na tym poziomie, po czym znowu cena zjechała do 41 centów, 41,5 praktycznie centa. No i ponownie uderzyliśmy w 45 centów i cena ponownie zawraca. Fajnie to też pokazuje nasz wskaźnik Discordowy, który fajnie tutaj pokazał te poprzednie. Szczyty, więc tutaj jestem ciekawy, czy faktycznie znowu poniżej 42 centów pojawi się ta presja podażowa, czy nie. Zobaczymy w nadchodzących godzinach. Lećmy dalej, bo teraz ciekawy koń, którego dawno nie było u nas, czyli Kuira, która jest aktualnie tutaj wykres. Jest dostępna na MEX Global. No i tutaj dostaliśmy bardzo mocny strzał z poziomów niecałych 32 centów. No i strzał był aż do 52 centów, co pokazuje tutaj wzrost o praktycznie 72% dosłownie w kilka godzin. Szczególnie to jest ciekawe, że wykres mocno tutaj się cały czas poruszał między 29 centów a 34 centy. No i nagle dostaliśmy potężny strzał w górę, który prawdopodobnie za chwilę skończy się dosyć mocnym zjazdem. No a pewnie nabrali część ludzi, niektórzy się załadowali w okolicach 46-47 centów. No i będą niedługo tego żałować. To było dosyć ciekawe tutaj na rynku w dniu dzisiejszym. No, a teraz jedziemy sobie zobaczyć SUI, który aktualnie i 1,90 centów. No, i ja dzisiaj początkowo próbowałem rozgrywać SUI na Longa. Rozgrywałem właśnie z tego wsparcia na 1,94 centy. No, i początkowo bardzo fajnie cena odbiła, no, ale potem. Mocno poleciała za dax za Bitcoinem, za Ethereum. Wszystko zaczęło lecieć w dół. No i chociaż miałem dużo niżej ustawionego stop lossa, to zamknąłem do dużo wcześniej, już tutaj w okolicy dolara i 92 centów. Póki co, patrząc sobie chociażby tutaj na interwale dziennym to Sui jest mocno przegrzane, ale ja tutaj nie sugerowałem się tutaj naszym wskaźnikiem, patrzyłem lokalnie jak to rozegrać, bo liczyłem, że faktycznie Sui może dostać kolejnego kopa nawet na 2,5 dolara. Póki co mamy tutaj dosyć mocny zjazd, gdzie teraz ten żółty Opór, który był wsparciem, będzie mocno blokował, no tutaj dalsze wzrosty, no i to też było pokazane chociażby tutaj 7 października. No ale tutaj teraz pytanie: jak głęboko spadniemy? Według mnie tutaj, gdzie poprzednia wąska konsolidacja się zrobiła, czyli w okolicy dolara i 70 centów, myślę, że to byłby idealny target, żeby później dalej znowu skoczyć do góry. To było sui, teraz zobaczmy sobie kolejną ciekawą pozycję, czyli Unfik. Dzisiaj mamy tutaj mocny wzrost. No i tutaj patrząc sobie od tej zielonej strefy, z której wystartowaliśmy, czyli z 2,32, bardzo mocno się wspinamy i już dzisiaj przekroczyliśmy 3 dolary. Według mnie. Tutaj jest okazja na zjazd, ale ja bym spodziewał się dopiero zjazdu z tej czerwonej strefy, czyli z wyrównania tutaj tych szczytów z końca września. No i tutaj czekam, czy faktycznie spróbujemy dobić chociaż do 3,25$. I to byłby idealny poziom, żeby to jakoś rozegrać na jakimś chociaż krótkoterminowym szorcie. Jeżeli nie podbijemy tam na siłę, wbijać nie będę. Poobserwujemy, może coś z czasem tutaj fajnego się wydarzy. A póki co myślę, że ci co wchodzili tutaj na tych dołkach, jak sobie zobaczymy, interwał godzinowy, tutaj te dołki również były testowane na początku września, no to pewnie są mocno zadowoleni z takiego rozwoju tutaj sytuacji. Ale pamiętajcie, że szybki wzrost może skończyć się szybkim zjazdem co też Unfi pokazało to na początku października gdzie w bardzo krótkim czasie między praktycznie pierwszym października zjechało w ciągu dwóch dni o praktycznie już wam pokazuję 29% więc dosyć spory zjazd i na koniec tron, tron który się mocno Tutaj wspina do najbliższego oporu, który jest na 17 centów. Jak dla mnie, tron, mimo tego, że mieliśmy dzisiaj fajne osunięcia na bitcoinie, no to tron w ogóle nie reagował. No i tron tutaj powolutku wspina się aktualnie 16 centów, i myślę, że do końca tygodnia tego jednego centa jeszcze powinien tutaj zrobić. No i później, ewentualnie od tych 17 centów, można spodziewać się, Jakiegoś odreagowania Teraz lecimy sobie zobaczyć złoto. Złoto, które aktualnie 2616. No ale tutaj warto wspomnieć, wróćmy sobie, interwał 15 minutowy. No o tych zjazdach, które były, bo wybiliśmy ostatnio ATH na 2685 dolarów. No i od tego miejsca mieliśmy zjazd do wsparcia na 2624. Potem kolejne odbicie, no i wczoraj dostaliśmy zjazd aż do poziomu 2605. No i tutaj po wzrostach zatrzymaliśmy się ponownie na tej żółtej linii, czyli na 2624, która blokuje tutaj dalsze wzrosty. Patrząc lokalnie, widać, że złoto próbuje tutaj się wspinać. Co prawda, srebro dużo lepiej ostatnio reaguje. I nadrabia straty, ale myślę, że dopiero tutaj fajnie to będzie potwierdzone, jeżeli przebijemy tą żółtą linię. Póki co utrzymujemy się na takim poziomie, który jest dla mnie średnio atrakcyjny. Ewentualnie zjazd na 2600 dolarów da mi tutaj powód znowu do zajęcia pozycji. Póki co ja jestem wycofany ze złota, i póki co tylko i wyłącznie obserwuję. To wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję wszystkim, którzy lajkują, subskrybują i komentują. Słyszymy się oczywiście jutro. Jutro, tak jak mówiłem, ostatnie nagranie w tym tygodniu i później słyszymy się dopiero w poniedziałek. No i pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji, no bo warto chronić kapitał. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra. Hej!